Dzisiaj konferencja prasowa poświęcona zakończeniu budowy żłobka miejskiego, drugiego żłobka miejskiego w Raciborzu. Informacje przekaże Państwu prezydent. Informacje dotyczyć będą etapu realizacji tejże inwestycji, prowadzonych aktualnie naborów, a także daty otwarcia żłobka. Panie prezydencie, oddaję Panu głos. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie Państwa witam. Szanowni Państwo, jak już było wspomniane, żłobek miejski i pozwolę sobie wspomagać się prezentacją. Chwileczkę, próbujemy, udostępnimy. O. Szanowni Państwo, no, nowy żłobek miejski, istotny etap realizacji, zakończenie prac budowlanych. Każdy z nas ma świadomość tego, że czas spędzony z dzieckiem w domu jest nie do przecenienia. To wówczas ten mały człowiek poznaje świat, uczy się relacji z najbliższymi osobami, ale mamy też świadomość, że przychodzi ten moment, gdy rodzice stają przed koniecznością, może czasami bardziej przed chęcią powrotu do pracy, co też jest bardzo istotnym elementem w rozwoju człowieka, w tych relacjach między dorosłymi. Z własnego doświadczenia wiem, że zapewnienie odpowiedniej opieki to wyzwanie, również finansowe. I dlatego, aby zapewnić tą opiekę, ale też w poczuciu odpowiedzialności społecznej, bo przecież gmina tego typu zadania powinna realizować, zdecydowałem się wybudować na Ostrogu drugi żłobek w Raciborzu. Celem, który żeśmy podejmowali, który miał być zrealizowany i w momencie, gdy podejmowaliśmy tę inicjatywę, była profesjonalna opieka w profesjonalnym obiekcie, a wszystko to i jeżeli chodzi o realizację i o dostępność dla rodziców za przystępne pieniądze. Drodzy Państwo, jak pewnie pamiętamy, koszt budowy żłobka, to co wyszło w przetargu, to jest 4,3 miliona, a udało się uzyskać dofinansowanie, jedno z najwyższych w Polsce, 3,3 miliona złotych z programu Maluch Plus. Czyli obiekt, którego wartość jest bliska 5 milionów złotych, tak naprawdę gmina otrzymuje za powiedzmy 1 milion złotych. Drodzy Państwo, inwestycje kończymy. Kończymy z sukcesem. W kwietniu dzieci pojawią się w naszej placówce. Miło mi Państwa poinformować, że 28 stycznia wykonawca poinformował o zakończeniu prac budowlanych i tym samym przystąpiliśmy do procedur związanych z odbiorami. Ale wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli tego aspektu nie tylko, żeby gmina tanio to wybudowała, ale też aspektu związanego z finansami rodzin. Otóż można powiedzieć, tak jak to widzicie Państwo na slajdzie, mamy żłobek na każdą kieszeń. Dzięki takiemu instrumentowi jak rodzinny kapitał opiekuńczy, które to świadczenie daje rodzicom możliwość pokrycia kosztów pobytu dziecka właśnie w żłobku i dzięki temu narzędziu domowe budżety tych, którzy będą dzieci posyłać do naszego żłobka, będą znacznie mniej obciążone. Zapewniamy kompleksową opiekę. Oprócz opiekunek, dietetyk, psycholog, pielęgniarka, logopeda, całe zaplecze związane z kuchnią.
Zależało nam na tym, abyśmy mieli obiekt jak najlepiej odpowiadający potrzebom, obiekt, można powiedzieć, w pełni wyposażony w to, czego byśmy w XXI wieku oczekiwali w miejscu, które ma się zaopiekować naszymi najmłodszymi w tym najwcześniejszym etapie ich życia. Drodzy Państwo, ta inwestycja daje setkę nowych miejsc żłobkowych w żłobkach miejskich. Przypominam, że nabór wciąż trwa. Wciąż jeszcze można się zapisać do naszego miejskiego żłobka. Żeby ułatwić wszystkim tym, którzy są zainteresowani tego typu usługą, czyli opieką nad dzieckiem w okresie żłobkowym, uruchomiliśmy infolinię pod numerem 32 755 0698. Ale z jednej strony to mamy zaopiekowanie się dziećmi, pomoc rodzinom, które powracają na rynek pracy, ale z drugiej strony to także nowe miejsca pracy dla tych wszystkich, którzy będą w tym żłobku pracować. Już niedługo będą ogłoszone nabory na wszystkie stanowiska w żłobku. Reasumując, nowy żłobek w Raciborzu to przystępna cena, zdecydowanie najniższa cena w parze ze środkami z rodzinnego kapitału opiekuńczego i nie będzie ona wpływać w tak znaczący sposób na budżety domowe tych rodzin, które będą z tego korzystać. W skali całej gminy ponad setka miejsc dla dzieci w wieku żłobkowym, wykwalifikowana kadra i tutaj zapewniam Państwa, że profesjonalizm w tym miejscu będzie równie wysoki jak w naszej placówce na ulicy Słonecznej. Dzięki tym wszystkim udogodnieniom, które tam się pojawiają i dzięki tej kadrze poznawanie świata przez tych najmłodszych Raciborzan będzie odbywało się w najbardziej komfortowych warunkach, jakie są możliwe, ale też dzięki temu będziemy osiągać w tej materii jak najlepszy efekt. No i przy okazji nowe etaty, nowe miejsca pracy w Raciborzu. Tutaj kilka zdjęć z samej placówki, bo aktualnie, jak już powiedziałem, prace budowlane zostały zakończone. Jesteśmy na etapie wyposażania placówki i na etapie tej bardzo ważnej, żmudnych prac związanych z odbiorami przez różne instytucje. Siedziba administracji żłobka to póki co Racibórz, ulica Słoneczna, a numer infolinii, tak jak Państwo widzicie, a niezależnie od tego, jest on też dostępny i na stronie żłobka, i na naszej stronie internetowej, jeżeli chodzi o Urząd Miasta. Dziękuję Państwu za uwagę, jeżeli chodzi o prezentację, ale pozwolę sobie Państwu jeszcze pokazać dwa krótkie materiały filmowe. Chwileczkę. Wymaga to pewnego zabiegu udostępnienia. Jeszcze chwilka. Mamy jakiś problem techniczny, bo nie widzę. Prześlemy Państwu też te materiały zaraz po konferencji mailowo, natomiast gdyby się nie udało wyświetlić czas Panu Prezydentowi, to te materiały będą dostępne dla każdego z Państwa. Jeszcze chwileczkę.
Niestety nie mam możliwości udostępnienia tego materiału. A czy pani rzecznik może ma taką możliwość? Koniec końców to nie muszę być ja tym udostępniającym. Oczywiście, ja muszę tylko szybko sprawdzić, czy te materiały mam już u siebie na komputerze, dlatego że no dzisiaj zdalnie, momencik. No, już jestem gotów. Dobrze, to bardzo proszę. Tak, widać? Tak, widzimy pana ekran. No tak. To startujemy. To są zdjęcia dokumentujące przebieg prac budowlanych. Jeszcze chwila. Spróbujemy teraz może drugi materiał. Drugi. Tak. Drugi z materiałów pokazuje, w jakim tempie rosła sama bryła żłobka. Widać, tak? Tak, widać, bardzo proszę. Dobra. Bardzo dziękuję. Na pewno no, niedoskonałości związane z tym, że łączymy się online. Filmy, tak jak powiedziałam, prześlemy Państwu jeszcze odrębnie mailami. Panie prezydencie, czy jeszcze Pan będzie w jakiś sposób podsumowywał temat, czy oddajemy głos dziennikarzom? Ja myślę, że wystarczająco dużo zostało powiedziane. Jestem teraz do Państwa dyspozycji. Bardzo proszę o zgłoszenia na czacie. Mariusz Wajner, bardzo proszę. Dzień dobry, panie prezydencie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Chciałem zapytać, panie prezydencie, na początek tylko takie krótkie skojarzenie. Tam widziałem, że statek taki jest elementem edukacyjnym. Czy to już w kontekście zamiarów użeglowienia Odry i portu nad Odrą, że tak będziemy kształcić takie pokolenia, czy to zupełny przypadek?
Piękne skojarzenie, panie redaktorze, aczkolwiek jest to zbyt wczesny etap edukacji, abyśmy rzeczywiście już szli w tą stronę. Dobrze, ale tak naprawdę to chciałem zapytać, panie prezesie, bo pan mówi o tym, że jest to kwota wyjątkowo niska, przystępna na każdą kieszeń. Ile będzie się płaciło za żłobek w Raciborzu? Zgodnie z obowiązującą uchwałą, ale w związku z tym, że chyba mamy fachowca tutaj podłączonego też, więc ja bym poprosił pana naczelnika, żeby rozwiał wszelkie wątpliwości, żebym nie przekręcił niczego, żeby też wyjaśnił, jak wygląda kwestia tego wsparcia w postaci rodzinnego kapitału. I żeby wszyscy usłyszeli, ile rzeczywiście w Raciborzu miejsc, koszt pobytu dziecka w miejskim żłobku wynosi. Krzysztof Rzyski, naczelnik Wydziału Edukacji, bardzo proszę. Dzień dobry, panie prezydencie, witam państwa serdecznie. Opłata w żłobku na dzień dzisiejszy to jest 330 zł. To jest opłata stała. Reguluje ją uchwała. Do tego jest opłata za żywienie i to jest opłata 7 zł dziennie. A więc jeśli dziecko przebywa pełny miesiąc, to jest około 500 zł niecałe za opłatę, którą pobieramy w żłobku. Jeśli chodzi o kapitał opiekuńczy, o którym wspomniał pan prezydent, to takie zapisy o tym, iż rodzice chcą pobierać i spełniają warunki do tego, aby pobierać kapitał opiekuńczy, rodzice składają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekierowuje kwotę, którą obejmuje dane dziecko właśnie w ramach kapitału opiekuńczego na konto już żłobka. Rodzic w tym momencie nie zostaje obciążony opłatą stałą. Opłata za żywienie dalej będzie ponoszona. Refundowana jest tylko opłata stała przez kapitał opiekuńczy. Czyli mniej więcej, jak rozumiem, połowę z tych 500 zł rodzic zapłaci realnie. 330 będzie mniej, czyli zapłaci rodzic tylko za żywienie. Jeśli spełnia wymogi, aby uczestniczyć w kapitale opiekuńczym, to do kwoty 400 zł, jednak nie więcej niż kwota, która jest pobierana, opłata stała, to tą rodzic będzie miał kwotę zrefundowaną. Przepraszam, w jakim okresie to będzie obowiązywało? Od kwietnia. Od kwietnia do, to wiadomo już jak długo? Nie jest podany termin końcowy. Dziękuję. Dziękuję. Czyli podsumowując, można powiedzieć, że dla tych, dla których to narzędzie jest do wykorzystania, a mamy świadomość, że w skali całego kraju jest to rzeczywiście duża ilość rodzin, co się tak samo przekłada na Racibórz. Mogą być takie sytuacje rzeczywiście, że opłata za żłobek dla takich osób będzie wynosiła tak naprawdę tyle co żywienie, czyli około 200 zł. Mariusz Wajner, proszę dalej. Ja mam jeszcze jedno, bo tak słucham, że nabór trwa. W jakim stopniu już jakby napełniony jest ten statek, tak mi się ciągle kojarzy, bo tam było to koło statku. To właśnie w jakim stopniu jest napełniony i rozumiem 100 miejsc i czy mogą się zgłaszać rodzice dzieci spoza Raciborza? Czy tutaj jakaś jest gradacja, że jak ktoś jest raciborzaninem, to pierwszeństwo, a jaka jest kolejność następna? Nie wiem, kto bliżej gminy Racibórz ma, bliżej mieszka, to jest jakaś kolejność, czy to tak w ogóle źle myślę? Szanowny panie redaktorze, jeżeli chodzi o, że tak można powiedzieć od końca, pana, odpowiadając na pana pytanie, jeśli chodzi o dzieci spoza miasta, spoza naszej gminy, będziemy o tym rozmawiać tak naprawdę dopiero w kwietniu. Na pewno teraz nie będziemy podejmować żadnych decyzji w stosunku do osób, które by zwróciły się do nas z takim problemem. Na razie skupiamy się na naszych mieszkańcach, na dzieciach z terenu miasta Racibórz. Jeżeli chodzi o aktualny stan, jeżeli chodzi o ilość podpisanych umów, nie umiem odpowiedzieć, ile jest dokładnie umów. Myślę, że formalnych umów też nie jest za dużo, dlatego że no, jest jeszcze luty i marzec do otwarcia placówki, więc jesteśmy w trakcie tego procesu rekrutacyjnego.
Chyba że pan naczelnik będzie miał jakby bardziej szczegółowe informacje, to ewentualnie można będzie u niego zasięgnąć tej informacji. Można od razu zasięgnąć? Może tak. Tak, na tą chwilę z naboru jestem zadowolony. Nasz żłobek będzie wypełniony, aczkolwiek jeszcze miejsca są. Zapraszam do zapisywania się rodziców, aby dzieci mogły uczęszczać od kwietnia. Tak naprawdę ten nabór trwa już jakiś czas. W żłobku całkiem inaczej to funkcjonuje niż w szkołach i w przedszkolach, gdzie nabór jest określony w miesiącach marcu, kwietniu. Tutaj nabór prowadzimy w sposób ciągły. Też od września opuszczają nasz żłobek dwie grupy żłobkowe, także będą następne miejsca już od miesiąca września. Ale na tą chwilę jestem zadowolony z naboru, ten nabór trwa, także infolinia, która funkcjonuje, jest dość oblegana ostatnimi dniami, a zapisy przyjmowane są w sposób ciągły, umowy będą podpisywane ze żłobkiem w miesiącu marcu. Na tą chwilę potrzebne jest złożenie karty zgłoszenia do żłobka i to też właśnie rodzice wszystkie te instrukcje na infolinii dostają, jak postępować, i w miesiącu marcu będą podpisywane umowy. Tam też będą wszelkie zgody, diety ewentualne u dzieci zapisywane, aby takie dziecko od kwietnia już mogło funkcjonować prawidłowo w naszym żłobku. Dziękuję. Szanowny panie redaktorze, jeżeli ja mogę coś dopowiedzieć w tej materii. 100 miejsc żłobkowych to jest to, co oferujemy. Konkretna odpowiedź na ilość, bo rozumiem, że to by pana interesowało, to wolałbym się poruszać w kwestii rzeczywiście zawartych umów niż w kwestii deklaracji. Jak słyszeliśmy, umowy zawieramy w marcu. Wtedy będziemy państwa mogli poinformować o konkretnej ilości osób, które rzeczywiście podjęły decyzję o to, aby swoje dzieci skierować do naszej placówki. Okej, dziękuję. Mariusz, jeszcze? Tak, chociaż pani rzecznik była szybsza niż ja, pomyślałem, żeby zapytać się, ale tak, jeszcze mam pytanie, panie prezydencie, o kadrę. Ile osób dokładnie można tam oczekiwać, jeżeli chodzi o wolne miejsca pracy i ile będzie można zarobić w żłobku? Tak mniej więcej albo średnio, albo od najniższego do najwyższego stanowiska. Rozumiem, że najwięcej zarobi ta osoba, która będzie kierowała żłobkiem, ale to już chyba jest wybrana akurat, bo to pani Elżbieta Gładkowska. Czy to jest jakaś zmiana? Mówimy o zespole dwóch żłobków, bo tak to formalnie mamy skonstruowane pod względem organizacyjnym. Jeżeli chodzi o ofertę płacową, no to każde stanowisko jest jakby inaczej wyceniane. Jeśli chodzi o szczegóły, myślę, że to już w tych konkretnych naborach pojawią się oferta taka, gdzie będziemy mogli mówić o liczbach. No tutaj bardziej skupiłbym się na tym przekazie do rodziców, do osób, których czy to dzieci, czy wnuki będą chodziły do naszego żłobka. Natomiast na pewno niezależnie od tego, jak tylko uruchomimy nabór, jeżeli chodzi o pracowników, myślę, że czy ja, czy pan naczelnik też będzie do dyspozycji państwa, aby o tego typu informacje rozszerzyć państwa wiedzę. Miałbym jeszcze jedno takie, bo to na zdjęciach było widać. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. I każdy, kto ma styczność z ulicą Bielską, tą piękną, wybrukowaną ulicą, wie, że tam się ciężko porusza. I teraz pytanie, jak to jest zorganizowane w kategoriach takiej komunikacji? Czy tam jest jakaś strefa kiss and drive, czyli tam całuj bobasa i zostawiasz go w żłobku, bo jak to wygląda w takich praktyce? Wiem, że tam jest zawsze jakby zapchana ta ulica zaparkowanymi samochodami i teraz już państwo przystępujecie do tego oddania na żywo, wszystko to się zatoczy, zadzieje. Jak ta kwestia ruchu komunikacyjnego tamtędy będzie się odbywała, bo to nie jest łatwy odcinek drogi do takiego w tej chwili pokonania, a teraz mówimy o tych 100 samochodach,
które tam przybędą o godzinie na przykład gdzieś tam chyba 7 z czymś. Szanowny panie redaktorze, nie przerażałbym się tu kwestią komunikacyjną. Jak w każdym miejscu, czy pod szkołą, czy pod przedszkolami, czy pod innymi placówkami, gdzie coś dzieje się, jak to się mówi, na konkretny termin, na godzinę, zawsze następuje pewne spiętrzenie, jeśli chodzi o ruch ludzi, ruch pojazdów. Jeżeli chodzi o samą ulicę Bielską, jest też rozważana kwestia, czy przypadkiem, ale myślę, że to w drodze doświadczeń będziemy się do tego przymierzać, czy nie rozwiązać tamtego w formie ruchu jednokierunkowego. To już też był czas, że artykułowaliśmy tego typu pomysły. Myślę, zacznijmy, zobaczymy, jakie będą doświadczenia i wtedy będziemy mogli stosunkowo, myślę, najszybciej, jak się będzie dało, reagować na problemy, jeśli one rzeczywiście wystąpią, chyba że pan naczelnik chciałby tu cokolwiek dopowiedzieć w kwestii organizacyjnej. W kwestii organizacyjnej to pod samym żłobkiem przygotowane zostało kilkanaście miejsc parkingowych i też został poszerzony wjazd już sam z ulicy Bielskiej właśnie w tą część żłobkowo-przedszkolną na ten parking. Mhm. Czyli jak widać także i pod względem takiego zagospodarowania terenu, ale związanego z kwestią komunikacyjną, też staramy się to maksymalnie ułatwić. No to kadra będzie miała tam zakaz parkowania. Możliwość była jak najmniejsza. Kadra będzie miała zakaz parkowania w tych miejscach? Czy to jest taki wolna amerykanka? Kto tam stanie pierwszy? Te miejsca, o których wspomniałem, parkingowe są przewidziane dla rodziców. Kadra ma swój parking z tyłu budynku. Okej, dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie? Bardzo proszę o zgłoszenie na czacie. Póki co nie widzę, więc Mariusz, ja bardzo proszę. Tak, ja Panie Prezydencie chciałem spytać o ten plac zabaw, bo tak kojarzę jeszcze z etapu przedbudowy, że tam to sąsiedztwo przedszkola i tam było zabierane jakiś plac zabaw. Teraz jak to będzie rozwiązane? Bo widziałem, że tutaj plac zabaw żłobkowy powstał, tak? Jest taki z urządzeniami ładnymi, ale pewnie nie dla takich przedszkolaków, tylko dla żłobkowiczów. Szanowny panie redaktorze, jak pan sobie na pewno przypomina, ta działka, gdzie przebudujemy budowę placu zabaw, ona teraz służyła jako dojazd do budowy, więc w momencie, gdy już te prace budowlane, ale też związane z uporządkowaniem terenu, wyposażeniem wszystkiego, w momencie jak ruszy placówka, wtedy będziemy mogli skupić się na tej części związanej z placem zabaw dla przedszkola, ale też namawiam pana redaktora do tego, aby przyjrzeć się, jak wygląda plac zabaw, który funkcjonuje teraz w przedszkolu, tak jak wiele z elementów udało się też uruchomić, jeżeli chodzi o teren, który jest dostępny na teraz. Także wszelkie, proszę sobie przypomnieć owe wątpliwości, jakie nawiedzały kilku radnych, którzy gdzieś tam mocno artykułowali swoje uwagi co do tego, natomiast one się absolutnie nie sprawdziły w praktyce. To, co udało nam się tam zrealizować, pokazuje, że nawet w jakiejś mniej obszernej wersji da się też sensownie zorganizować miejsce dla dzieci. I budowa dobiegła końca. Jak Państwo widzieliście na materiałach wideo, zaczynaliśmy wtedy, gdy drzewa kwitły, a teraz tak naprawdę mamy zimę i biorąc jeszcze pod uwagę kwestie związane z samymi odbiorami i już wejściem do budynku, to tak naprawdę cała inwestycja razem z tymi wszystkimi elementami zamknie nam się od rozpoczęcia kwitnienia drzew do kolejnego kwitnienia, czyli praktycznie mieścimy się w ciągu jednego roku. Więc myślę, że to jest naprawdę sensowny termin i, no i można powiedzieć, że kończymy to z sukcesem.
Jeżeli można jeszcze spróbować zapytać, panie prezydencie, czy ten okres galopujących cen usług i materiałów budowlanych jakiś miał wpływ na finisz tej budowy, czy tutaj trzeba było coś dorzucić, bo tak coś skojarzyłem, że pan użył takiej kwoty, że blisko 5 milionów złotych kosztuje. Czy tutaj to chodzi o to, że troszkę trzeba było dorzucić? Szanowny panie redaktorze, jeśli uda się panu coś kupić tanio, a potem to wszystko zdrożeje, no to pan mówi jasno, że kupiłem coś za 4,3 miliona, ale teraz to na pewno jest warte 5. A, warte, okej. Okay. Czyli nie dokładaliśmy nic. Jeżeli cokolwiek, to bardzo niedużo. Na rzeczy, które na pewno były z korzyścią dla tych podopiecznych. No to na pewno. Jeszcze panie prezydencie, jak można spytać, bo to jest jedno z tych takich kluczowych zadań tej słynnej billboardowej kampanii inwestycyjnej, jak dobrze pamiętam, Czas na inwestycje, a może troszkę inaczej się nazywało, ale to już się pamięć mi zaciera po roku mniej więcej. Nie ma lodowiska, nie ma boiska, jest żłobek. Czy pan tutaj odpuszcza, kładzie parol na tą resztę, czy idzie pan dalej z tamtymi inwestycjami? Szanowny panie redaktorze, no, jeżeli chodzi o lodowisko, zapisy w budżecie są, realizujemy tak, jakie są zapisy w budżecie. Uczciwość wobec mieszkańców i wobec radnych zobowiązywała mnie do tego, aby pokazać najbardziej racjonalne rozwiązanie przy tych warunkach, jakie zostały zaproponowane przez radnych. Jeśli radni uważają inaczej, robimy inaczej. A boisko? Ze sztuczną murawą? Chciałam zwrócić uwagę, przepraszam, że tematem... Że to nie ta konferencja. Okay. Ale nie, ja chętnie odpowiem, szanowny panie redaktorze, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią zajmuje się, no, niech będzie 3 lata. Myślę, że można spytać się mojego poprzednika, dlaczego przez 10 lat jego kadencji takie boisko nie powstało i dlaczego nie widać było wsparcia z jego strony w realizacji tego przedsięwzięcia w ramach tych budżetów, które już przeszły. Przypomnę, że przecież mieliśmy pozwolenie na budowę, mieliśmy projekt i za 3,5 miliona moglibyśmy mieć funkcjonujący obiekt. Obiekt, na którym przy takiej pogodzie, jak mamy teraz, tak? Pewnie przez ten miniony weekend ileś rozrywek by się tam odbyło, ileś treningów. A tak, no cóż, mają piłkarze zamarznięte boiska, niszczą murawy zielone, o które tak bardzo martwią się ci, którzy uniemożliwiają budowę boiska sztucznego w Raciborzu. I to jeszcze tam, o koniec, kto wybudował żłobek? Kto jest wykonawcą? Jak można przypomnieć tylko? Wykonawcą jest firma Borgut z Raciborza. Okej, dziękuję. Już nie mam więcej pytań. Dziękuję. Dziękuję. Ponieważ nie widzę więcej zgłoszeń, bardzo dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej konferencji. I tak jak zapowiadałam, w piątek, jutro o 11:30 organizujemy konferencję posesyjną prezydenta, także już też z tego miejsca serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Panie Naczelniku, dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.